Cześć kochani, dzień dobry. Dzisiaj witam się z wami jeszcze z łóżka, z samego rana. Jak widzicie po tytule, dzisiaj bardzo ważny dzień dla mnie. Na pewno już, no wiecie, tak? Odbieramy nowy samochód. Nowy z salonu. Takiego samochodu jeszcze nie miałam. To mój pierwszy samochód, nówka sztuka z salonu. Także na maksa się cieszę, jestem podekscytowana. Odbieram go dzisiaj lub jutro, ale dla was na pewno w tym vlogu. Mamy powiedziane w salonie, że po prostu odbiór będzie w piątek lub w sobotę, także zobaczymy, jak to wyjdzie, czy uda się to zrobić dzisiaj, odebrać go dzisiaj, no ale super. Będzie nowa furka pachnąca, świeżutka, taka wiecie, nowiutka, to jest taki inny zapach, jak się wchodzi do samochodu nowego z salonu. Zapach nowości tych, no tych wszystkich części nowych, także o, super. Zjadłam śniadanko, pomalowałam się, naszykowałam sobie teraz strój na dzisiaj, taki bardziej elegancki niż zawsze, bo stwierdziłam, że jeśli dzisiaj odbierzemy samochód, to pewnie zrobię sobie jakąś fajną fotę przy samochodzie, pewnie będzie z kokardą, jak to wiecie, wszyscy influencerzy z kokardami, z dwoma samochodami, więc mam taką ciut elegancką stylówkę. Takie dzwony beżowe, topik brązowy i marynarka. Zobaczymy, czy to wszystko będzie fajnie do siebie pasować. Mam nadzieję, że tak. I ubrałam się, jednak założyłam do tego biały topik. I powiem wam, spoczko to wygląda. Moje włosy w ogóle tak pasują do tej stylówy kolorystycznie. Fajnie. Myślicie, że odpowiedni outfit na odbiór nowego samochodu? Zdradzę wam, że samochód będzie w kolorze białym, więc będę pasować do niego. Słuchajcie, i już czuję, że to nasz szczęśliwy dzień i czuję, że dzisiaj odbierzemy ten samochód. Z pół roku temu zgubiłam naszyjnik, który bardzo, bardzo lubiłam. Taki naszyjnik z pszczółką, z kruka bodajże. I już pogodziłam się z tym, że go nie mam, że zginął, bo już nie mogłam nigdzie znaleźć. I przez chwilkę wybierałam sobie torebkę. Myślałam, żeby zmienić na jakąś inną, ale jednak zostanę przy tej, co dochodzę ostatnio, z Fabioli, no ale szukając torebki na dnie, musiał wylecieć jakiś i jest, znalazł się, także no tak jakoś mnie to wzruszyło, bo tak długo szukałam już, było mi tak przykro, akurat wycofali go z kolekcji, a to też prezent, więc jest dla mnie ważny i znalazłam, także cudownie, to będzie dobry dzień. Dobra, wyszłam już z mieszkania, jadę teraz do biura pracować, no i jestem takim, wiecie, ciągłym oczekiwaniu na telefon z informacją, że możemy jechać we samochód, także mam taki dzisiaj, będzie trochę rozwalony dzień, no ale tak jak mówię, jadę na razie popracować do biura. Póki jeszcze nie ma samochodziku, to trzeba zrobić to, co mam zrobić. No i zobaczymy. Może będzie dzisiaj, tak jak mówię, ten naszyjnik jakoś tak dał mi jeszcze większego powera i taką jeszcze większą nadzieję, że faktycznie odbierzemy dzisiaj, już będzie z głowy, nie będzie kolejnego dnia takiego w napięciu, wiecie, przed jutrem, także subcio. Jeśli chodzi o pogodę, to dzień nie jest zbyt piękny, jest tak ciemno, pochmurno, jest południe, no a pogoda średnio zachęca, ale ja mam dobry humor. No najważniejsze. Słuchajcie, właśnie dostaliśmy telefon, że możemy przyjeżdżać, że samochód już czeka, wszystko jest gotowe. Także podekscytowana, normalnie brzmię woli, tak jakby wiecie, była przed jakimś egzaminem. Jadę już po Katra, no i jedziemy razem odebrać samochód. Jak będę w stanie, jak będę mogła tam wam nagrywać, to oczywiście co nieco wam nagram, ale na pewno po odbiorze też wam sporo o tym samochodzie opowiem. Jesteśmy już na miejscu w salonie i samochód już czeka i będziemy odsłaniać. Uwaga, uwaga. Dobra. Z salonu na stację Kacper pojechał nowym autem, ja jadę naszym poprzednim samochodem. Kacper teraz tankuje, no i zaraz odwozimy to autko i przejadę się po raz pierwszy nowym, no jestem ciekawa. Jestem ciekawa, jak będzie się prowadzić, pewnie przyjemnie. Ogólnie już tamten samochód też jest w automacie. Ja już na automacie jeżdżę trochę czasu, poprzedni samochód Audi, które mamy, jest też w automacie, więc wiem, jaka to jest przyjemność. No ale ten będzie nowszy, więc myślę, że będzie jeszcze
przyjemniej. Jedyne co, to ja jestem teraz przyzwyczajona do tego, że jeździmy wyższym samochodem, mamy teraz Audi Q5, no i nim jeździmy już ma trochę czasu, nie jest już takie nowiutkie, pachnące z salonu, no ale wiecie, jakby jest to SUV, więc jest trochę wyżej wszędzie, wszystkie krawężniki, w tym nowym samochodzie będę musiała bardziej uważać, razem będziemy musieli bardziej uważać, no bo jesteśmy przyzwyczajeni właśnie do tego, że jednak autko jest ciut wyżej. Jednak słuchajcie, zmiana planów, robimy jednak inaczej, stwierdziliśmy, że najpierw zawozimy samochód na garaż, Kacper teraz nim przejeżdża na garaż i dzisiaj go porządnie zaimpregnuje, nałoży woski, wszystko przygotuje tak, żeby można było nim potem na spokojnie jeździć, więc pierwsza przejażdżka jednak będzie moja później. Ja już jeździłam tym samochodem przed jego wyborem, tak? Miałam takie, wiecie, próbne jazdy, dokładnie prawie takim samym samochodem, miał te same systemy, silnik z tego co kojarzę też był ten sam, więc jakby już wiem jak się tym samochodem jeździ, ale chodzi mi bardziej o to, że wiecie, tym konkretnym, tym już moim, ale jednak, no mówię, faktycznie lepiej będzie zrobić tak, że najpierw nałożymy te woski, póki on jest czysty, dopiero co wyjechał z salonu i później jeszcze będzie kupę czasu na jeżdżenie, testowanie, razem będziemy z Kasrem go testować i potem jakby wiecie, no uczyć się w jakiś sposób nim jeździć. Tak jak mówię, ja już mam ten plus, że dużo bardziej bałam się przesiąść do nowego samochodu, do nowszego, jakim jeździłam wcześniej. Wcześniej jeździłam ciągle takimi dość starymi samochodami, 20-letnimi, 15-letnimi. Chyba miałam też Kia, ona miała 11 lat, więc wiecie, to były no, ciut starsze samochody niż taka nówka z salonu. Obecny samochód, którym jeździliśmy, teraz ma 5 lat i też nie mamy go od nowości. 5 czy 4? Kurczę, nie wiem ile ten samochód dokładnie ma lat. Może się mylę, ale wydaje mi się, że około 4 lub 5. Nie mamy go też od nowości, więc jakby no to jest trochę inaczej, tak? No mimo wszystko jest to dalej nowy samochód. No, ale chciałam powiedzieć o tym, że przesiadając się do tego samochodu z mojej Kii w manualu, trochę się stresowałam tym automatem. Miałam takie poczucie, że kurde, będzie mi ciężko się przestawić z manuala na automatyczną skrzynię biegów, a jest zupełnie na odwrót. Teraz jest dużo ciężej z automatu przesiąść się do samochodu ze skrzynią manualną, także nie było to się w ogóle martwić. Także tak jak mówię, myślę, że łatwiutko się przesiądę do BMW nowego, bielutkiego. Poleciał mi aparat z wrażenia, no ale tak jak mówię, myślę, że będzie dużo łatwiej, jeśli chodzi o samą jazdę, tylko będę musiała bardziej zwracać uwagi na te wszystkie krawężniki, no bo to już wspomniałam wcześniej, że ten samochód będzie niższy niż ten obecny, którym na co dzień jeżdżę. Samochód w garażu, Kacper się przebiera i zaraz zaczyna tam przy nim działać, nakładać te wszystkie woski i tak dalej, a mnie Wika poprosiła, żebyśmy podskoczyły do sklepu na zakupy, potrzebuję coś kupić ubraniowego, także jadę teraz do rodziców, właśnie do Wiktorii i jadę z mamą i z Wiką na zakupy do Katowic, do Silesii albo do galerii. Jeszcze w sumie nie wiem, gdzie pojedziemy, no bo tak jak mówię, Wika potrzebuje jakieś ciuchy, a ja będę w roli stylisty modowego, będę jej doradzać, także fajnie. Miło sobie spędzimy dzisiejszy wieczór, no a samochód się będzie pięknił. Jutro mam Kacperowi tam w czymś pomóc, ale mówił, że to, co dzisiaj będzie robił, to ogarnie sobie sam. Dziewczynami w przymierzalni, nie pokazywałam to ich, bo się przebierają, ale ja tutaj widzicie mam taborecik, tak? I siedzę sobie tutaj na miejscu stylisty i tylko oceniam stylizację. Pokazujemy się? No, no się mogę. Dobra, to pokazuję. Dziewczyny, słuchajcie, przymierzają. Wika tutaj się stylizuje spodnie, t-shirt. A mama! Domyślała mamy, żeby wzięła sobie marynarkę i nie jest przekonana. Pokaż się tutaj do kamery. Do kamery, halo! Tutaj. Ale no słyszą tak jak ci mówiłam. Szerzej, o. Nie mogę tak się. Ładnie. Następny sklep, Stradivarius. W tym sklepie akurat ja sobie mierzyłam sukienkę taką, ale jest tak dziwnie uszyta. Ma bardzo głęboki dekolt, taki zbyt za mocny jak dla mnie. I z mamą tutaj oceniłyśmy, że to chyba niezależnie od rozmiaru biustu, po prostu jest tak dziwnie uszyty, że jest bardzo głęboki. I chyba bez stanika, no nie? Nie bardzo, no. A Wika tam się z tyłu przebiera też. Widać to. Widać to. Wika! O, hello! Ładna bardzo. Ładna, no ładny kolorek nawet. Pasujesz tu do przymierzalni teraz, nie? Pasujesz. Wszystkim. Nie. Coś jeszcze masz? Mam dwie rzeczy ładne.
To przymierzaj się. To przebieraj. A, już wiesz wszystko? Tak, wszystko wiem. No to lecimy do kasy. Wychodzimy z domknięciem. Tak to udane? Bardzo, bardzo udane. Wika zadowolona, tak, tak, to najważniejsze. Bo to był główny plan na dzisiejszy dzień. Kupić rzeczy dla Wiktorii. Ona już czekała na zakupy długo, długo. Mamy kolejny dzień, sobotę, jestem już u rodziców od samego rana, od godziny 7 czy 8 działamy. Wczoraj przygotowaliśmy samochód od środka, a pod koniec po zakupach pomogłam jeszcze Kasprowi dokończyć wszystko. Zaimpregnowaliśmy skóry, a teraz myjemy samochód od zewnątrz, nakładamy woski. Ja w sumie się tym nie znam, bardziej Kasper, no ale na razie myjemy, a potem będziemy wszystko nakładać. Akurat udało się, bo dzisiaj miała być tragiczna pogoda, a jednak wyszło słoneczko, także idealnie. Lecę wymagać dalej Kasprowi, no i myślę, że już jutro, jak wszystko sobie wiecie, przez dzisiejszy dzień na samochodzie pobędzie, będzie można ruszyć w trasę. Myślę, że to już na kolejnym vlogu Wam pokażę przejażdżkę samochodem. No ale dzisiaj jeszcze na pewno opowiem Wam troszkę o aucie razem z Kasprem, jaki to jest dokładnie samochód i tak dalej, żebyście mogli więcej się dowiedzieć. Wygląda to jak wygląda. Pomagałam Kasprowi teraz woskować. Auto wymyte, wywoskowane. Kasper coś jeszcze kończy w garażu. Ja już jadę do domu. Jestem tak mokra. Dzisiaj cały dzień miało być zimno, miał padać deszcz, ale udało się na maksa. Pogoda była super. Cały dzień świeciło słońce, dopiero teraz w sumie zaczęło zachodzić, także rewelacja. Ja jadę do domu i wrzuciłam Wam przedwczoraj na kanał na YouTubie film o moich włosach od A do Z, o wizycie u fryzjera, o tym, co robię dokładnie z włosami, jakich produktów używam, i dostałam pod tym pytanie, czy mogłabym w jakimś vlogu pokazać narzędzia, urządzenia, których używam do włosów, typu suszarka, z jakiej mam firmy, to szczotka modelująca i lokówka, żebym mogła to pokazać. Pokazywałam to nieraz na Instastories, na Instagramie, ale stwierdziłam, że w tym vlogu Wam jeszcze to pokażę, także jadę teraz do domu i za momencik nagram Wam, jakich dokładnie tych narzędzi, urządzeń, nie narzędzi, urządzeń używam. Jestem w domu, już Wam na szybko pokazuję. Suszarkę mam taką, z Remingtona. Nie wiem, czy tu jest jakiś symbol. Jest, tutaj macie zbliżenie. Na ten typ, który ja mam, jest spoko. Sorry, że taka cała gdzieś tam owinięta z włosów, ale wyciągam ją z szafki. Tutaj mam lokówkę. Mam taką, także możecie sobie zrobić screena. Pokazywałam na Instastories w wyróżnionych relacjach tutorial, jak ja kręcę włosy, więc możecie tam znaleźć. No i do włosów, do modelowania mam to urządzenie od Revlona. To jest do takiego jakby prostowania na ciepło włosów, na podsuszone włosy. Uruchamiamy ten sprzęt, no i nim modelujemy. Także moi drodzy, w dzisiejszym vlogu to tyle. W następnym vlogu na pewno pokażę Wam już przejażdżkę pierwszym samochodem. On teraz musi dzisiaj przez całą noc tam stać. No i dopiero jutro będziemy mogli nim wyjechać, więc dzisiaj jeszcze jeździmy poprzednim. Także mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. Dajcie znać, co sądzicie o samochodzie, czy macie jakieś inne preferencje samochodowe, że nie BMW, tylko jakaś inna marka. Możecie dać mi znać w komentarzach. A ja Wam nie wiem, czy w końcu powiedziałam. Chyba nie. Miałam powiedzieć dokładny model samochodu. Jest to BMW 320D. A także BMW serii 3. Dobra, teraz już chyba powiedziałam wszystko. Zmykam i tak jak mówię, przejażdżka w następnym vlogu. Pa!